temu mierzyliśmy się z tym, żeby uchronić moją córkę przed amputacją nogi. Dzięki temu, że pierwsza zbiórka zakończyła się sukcesem, zostały przeprowadzone operacje i teraz zbieramy środki na to, żeby moja córka mogła dalej kontynuować leczenie i żebyśmy mogła chodzić na równych nogach. Ja znam rodzinę, mój syn się przyjaźni z bratem Alicji, więc znam rodzinę już parę lat. Wiedziałam, że oni potrzebują pomocy, także już wcześniej robiliśmy takie drobne spacery z kijkami co miesiąc, ale to były bardzo małe pieniądze, mała skala. No i powstał taki pomysł, ponieważ my w gabinecie fizjoterapeutycznym u nas wdrażamy, zapraszamy ludzi do aktywności. Natomiast zobaczyłam Alicję, która tak zwyczajnie nie może chodzić. I pomyślałam sobie, jak my jesteśmy niepokorni, że nie używamy naszych podstawowych atrybutów, że my po prostu możemy chodzić. Więc wymyśliłam, że możemy zrobić coś takiego. Puściłam na portalu społecznościowym taki apel, czy ktoś by chciał się dołączyć i pomóc. No i zareagowali. Mieliśmy tak naprawdę 2 tygodnie, więc cieszymy się, że udało się to tak fajnie zorganizować i zebrać tak liczną liczbę osób. Dużo lokalnych firm nam pomogło w tym. Zachęcamy do spróbowania naszych wyrobów, grilla, kaszaneczki, smalcu. Za zebrane pieniążki wspomagamy akcję dla Ali. Jak to wsparcie wygląda? No fantastycznie. Rodzice dopisali, tyle ludzi, mnóstwo ciast mamy do sprzedania, mnóstwo atrakcji, napojów. Występują dzieci, które są związane z naszą szkołą, różne zespoły, które tutaj na scenie będziemy witać. Fantastyczna akcja. Fantastycznie, że tyle ludzi dopisało, żeby przejść ten wielki spacer z kijkami dookoła stawików. Mamy ciasta, mamy wypieki, pieniążki są przeznaczone na Alicję, wszystko 100% przekazujemy. Wraz z rodzicami jeszcze oprócz tego zaangażowaliśmy obcych, czyli na przykład kuzynostwo, rodzinę i też mamy przebierańców.